Znana historia świata, Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam w nowym wydaniu moich audycji. Zmiany, które widzicie i słyszycie, planowałem już od jakiegoś czasu, jednak tak to już jest, że aby rozpocząć coś nowego, należy w pierwszej kolejności zakończyć stare sprawy. Wydaje mi się, że nowa nazwa cyklu audycji zdecydowanie lepiej pasuje do poruszanych przeze mnie tematów i mam nadzieję, że również Wam przypadnie do gustu, tu tak na wstępie. Natomiast dzisiejsza audycja dotyczyć będzie dawnych miast, a w zasadzie kompleksów świątynnych, które powstały dawniej na terenie dzisiejszych Indii, czyli wywiązuje się z obietnicy, którą złożyłem kilka audycji temu. Dzisiaj czas na realizację tych wszystkich obietnic. Co prawda nie przedstawię dzisiaj temat jednej świątyni, która jest jednak według mnie nieprawdopodobna, niezwykła. Natomiast w kolejnej audycji, następnej, poruszę temat pozostałych świątyń, które powstały w Indiach, o których tak naprawdę niewiele wiemy, które stanowią tajemnice. Dzisiaj opowiem Wam o świątyni Kailasa, świątyni, która wyrzeźbiona została w górze. Kailasa jest jedną z największych struktur monolitycznych na naszej planecie, wykutych właśnie w pojedynczej skale. Jest to coś nieprawdopodobnego. Świątynia mieści się w zachodnich Indiach, w stanie Maharashtra, natomiast sama budowla jest częścią największego kompleksu jaskiń o nazwie Ellora, dlatego że warto wspomnieć, że świątynia jest częścią 32 jaskiniowych świątyń i klasztorów, które wspólnie określane są jako jaskinie Ellora. Świątynia Kailasa zajmuje jaskinię oznaczoną numerem 16 i najbardziej znaną cechą tej świątyni jest to, że została ona wydrążona w pionie. Czyli kiedy świątynia była budowana, to jej rzeźbiarze zaczęli na szczycie góry i drążyli tą górę aż na sam dół. Jest to coś nieprawdopodobnego. Wygląd tej świątyni naprawdę zapiera dech w piersiach. Charakterystyczną cechą jest to właśnie, że nie zostały użyte przy jej budowie bloki skalne, ale jej budowniczowie po prostu drążyli granitową skalę. Bardzo, bardzo twardy materiał geologiczny w obróbce. W skali twardości Mohsa granit osiąga notę 8, a największą notą jest 10, także sami możemy wyobrazić sobie, jak trudno wbić się w granit. I oznacza to, że do obróbki jego potrzebna jest jeszcze twardsza skała, na przykład korunt albo diament. No i to sprawia, że cała sprawa znacznie nam się komplikuje, ponieważ jeżeli świątynię wykuto tysiące lat temu, to kwestią niewyjaśnioną staje się metoda, którą posłużyli się nasi przodkowie do nadania skale obecnego wyglądu. Oficjalnie, według źródeł historycznych, świątynia poświęcona jest hinduskiemu kultowi i została zlecona przez króla Krysznę I z dynastii Rasztrakuta z czasów starożytnych Indii. Naukowcy zakładają również opcję, że budowę świątyni zlecili inni królowie z innych dynastii. Świątynia Kailasa uważana jest za jedną z najwspanialszych świątyń jaskiniowych kiedykolwiek zbudowanych w Indiach ze względu na jej rozmiar oraz architekturę, co można zobaczyć na zdjęciach, które prezentuję tutaj w tej audycji. Są one naprawdę niezwykłe. Nazwa obiektu pochodzi od nazwy góry Kailash w Himalajach, czyli siedziby boga Shiva. Powszechnie uważa się, że świątynia wyrzeźbiona została w VIII wieku. Naukowcy sądzą, że budowla powstała między
757 rokiem naszej ery, a 784 rokiem naszej ery. W tym czasie według badaczy miejscowa ludność w celu uformowania świątyni wykuła ponad 400 tysięcy ton skały w górach Harandari. Czyli no jest to nieprawdopodobny wysiłek po prostu i zakładając tą oficjalną wersję historyków, teoria budowy świątyni jest co najmniej nieprawdopodobna, ponieważ według naukowców do budowy świątyni używano prostych narzędzi, takich jak młotek i dłuto, więc dla żadnego geologa ani człowieka, który zna się na skałach, tak naprawdę rzeźbienie granitu, powiedzmy, tego typu narzędziami jest po prostu co najmniej niedorzeczne, więc cała, jak już mówiłem, cała sprawa tutaj nam się komplikuje, aby wyjaśnić fenomen powstania świątyni Kailasa. I tu przychodzi nam z pomocą legenda, według której legenda, która opowiedziana została przez miejscową ludność, zdaniem której świątynia wybudowana została w ciągu, uwaga, jednego tygodnia. Ponoć królowa, której mąż był bardzo chory, modliła się do Boga Shiwy, prosząc o uzdrowienie jej małżonka, i w zamian królowa zapowiedziała, że wybuduje świątynię poświęconą swemu ukochanemu i dodatkowo podda się postowi, dopóki świątynia nie zostanie ukończona. Modły królowej zostały wysłuchane, a ona sama przystąpiła do wypełnienia obietnicy. Architekci królowej byli jednak zaniepokojeni ze względu na czas, w jakim budowa miała zostać ukończona. Jeden z nich o imieniu Kokasa zapewnił królową, że prace dobiegną końca w wyznaczonym czasie, czyli w ciągu jednego tygodnia. No jak się okazało, pracownik dotrzymał słowa. Zadanie zostało wykonane na czas. Natomiast pomijając inne legendy i opowieści dotyczące świątyni, zastanówmy się, czy kilkaset lat temu prymitywni mieszkańcy Indii przy pomocy prostych narzędzi mogli wykonać tytaniczną pracę, wykuwając w bardzo twardej, wulkanicznej skale panującą świątynię. Jak już mówiłem, w skali Mohsa granit tutaj osiąga notę 8. Zazwyczaj posiada strukturę drobnoziarnistą, co pozwala na polerowanie powierzchni i też inne rodzaje obróbki. I ze względu na doskonałość cech fizyczno-chemicznych nie wymaga specjalnych zabiegów impregnujących w celu zabezpieczenia m.in. przed wilgocią, promieniowaniem UV, korozją, mrozem, kwasami, zasadami, solami, wysokimi temperaturami, ścieraniem, ściskaniem. Więc wiele wskazuje na to, że świątynia to przykład budowli wykonanej nieznanymi nam środkami technologicznymi przez obce cywilizacje, które istniały na terenie dzisiejszych Indii w nieznanych tak naprawdę nam czasach, którzy bardzo starannie tu wybrali ten materiał, z którego świątynia będzie się składała. Doszli do wniosku, że będzie to najlepszy materiał, który ochroni świątynię przed ewentualnymi zniszczeniami, no i też przed czasem. Tego nie da się ukryć. Faktycznie, przyglądając się na zdjęciu tej świątyni, no to ona jest faktycznie w naprawdę dobrym stanie. Precyzja wykonania rzeźb, rzeźbień i pozostałych elementów jest tak ogromna, że nawet dzisiaj byłoby ciężko o tak doskonałe wykonanie. Jednakże nauka akademicka woli pozostać ślepa na rzeczywistość i uznawać dzieło sztuki architektonicznej i technologicznej za wytwór średniowiecznej ludności indyjskiej. Jest to według naukowców dobra droga, tą drogą podążają i jakby nie patrzą w ogóle na fakty, na to, co tak naprawdę stoi przed ich oczami. Wśród znalezionych kronik dostajemy informację, że budowlę ukończono
w zaledwie 18 lat, czyli przeliczając sobie to racjonalnie, budowniczowie musieliby wydobywać minimalnie 5 ton kruszcu na godzinę, czyli 60 ton dziennie, dlatego że budowniczowie pracowali 12 godzin na dobę. No to jest wysiłek tytaniczny, który według mnie, nie tylko według mnie, jest po prostu niewykonalny dla ludności nieposiadającej odpowiedniej technologii. Świątynia doświadczyła też mało przyjemnych okoliczności. Otóż w roku 1682 władca Imperium Mongołów, jeden z synów budowniczego Taj Mahal, postanowił zrównać świątynię z ziemią i w tym celu posłał aż 1000 robotników, którzy nieustannie przez 3 lata próbowali zniszczyć świątynię Kailash. Jednak, jak się okazało, świątynia praktycznie nie ucierpiała w żadnym stopniu i trudno się dziwić, ponieważ, jak już mówiłem, została ona wykonana z tak twardego materiału, z tak odpornego materiału, że jakieś prymitywne próby niszczenia jej po prostu nie zdały się na marne i dlatego ta świątynia przetrwała w tak dobrym stanie. Natomiast no, kto mógł być budowniczym tej świątyni, jeżeli założymy, że faktycznie ta oficjalna wersja historyczna się myli? Otóż pamiętajmy, że pierwsza cywilizacja miejska tego regionu, to tak zwana cywilizacja Doliny Indusu na czele z dwoma znanymi ośrodkami cywilizacyjnymi, Harappa i Mohenjo-Daro. Okres ich trwania to mniej więcej lata 2600-1900 przed naszą erą. Nie wiemy nic na temat elementu etnicznego, który ją stworzył, ale przypuszcza się, że mogła to być ludność drawidyjska, która po najeździe Aryów zachowała się tylko na południu Półwyspu Indyjskiego. Społeczność Doliny Indusu znała obróbkę miedzi, a od około 2000 roku przed naszą erą także brązu. Zamieszkiwała w miastach otoczonych murem z wyraźnym, prostopadłym rozplanowaniem ulic. Wyodrębniono nawet spichlerze w mieście Lotal. Również zlokalizowano doki portowe. W okresie świetności mogły one liczyć około 30 do 40 tysięcy mieszkańców. Wiadomo, że z Mohenjo-Daro i Harappą związany jest biały lud, czyli Toharowie, o którym mówiłem w jednej z moich audycji, który rozprzestrzenił się w zasadzie po całej planecie, również na Wyspę Wielkanocną. Świadczy o tym podobieństwo pism z Mohenjo-Daro i Wyspy Wielkanocnej, co sprawia, że historia Indii jest tak naprawdę nieznana, a pisma hinduskie Wedy przedstawiają zupełnie inną wersję historyczną Indii i okolic niż to oficjalnie się przyjmuje. Starożytne teksty przekazują często wizję świata radykalnie różniącego się od wyobrażeń szacowanych historyków. Wygląda na to, że starożytni byli świadkami potężnej wojny wywołanej przez obce cywilizacje kosmiczne. Szczególnie bogate opisy pozaziemskich starć zbrojnych odnajdujemy w mitologii hinduskiej. Pisemne dowody zaawansowanej technologii istniejącej na Ziemi tysiące lat temu można znaleźć, analizując chociażby Mahabharatę i Ramayanę. Mahabharata jest jedną z dwóch głównych epickich ksiąg spisaną w sanskrycie w starożytnych Indiach, a drugą pod względem ważności jest właśnie Ramayana. Mahabharata składa się z 200 tysięcy wersów, które podzielone są na 18 części lub ksiąg. Tutaj różnie historycy mówią. I taki historyk Kisari Mohan Ganguly argumentuje, że Mahabharata i Ramayana są pełne opisów wielkich nuklearnych holokaustów, które mają najwyraźniej niewiarygodnie
wyższe proporcje niż te w Hiroshimie i Nagasaki. Oczywiście moim zadaniem nie jest tutaj wmawianie wam, w co macie wierzyć, więc zapraszam do samodzielnego zapoznania się z fragmentem tekstu Mahabharaty przedstawiającego opis wielkiej katastrofy spowodowanej użyciem nieznanej dzisiaj broni. W tym celu przytoczę właśnie fragment tej Mahabharaty. Tekst podzielony został na dwa fragmenty, które za chwilkę przeczytam. Pierwszy fragment brzmi następująco. Górka, latający szybką i potężną wimaną, cisnął jednym pociskiem naładowanym mocą wszechświata. Żarząca się kolumna dymu i płomienia, jasna jak 10 tysięcy słońc, wzrosła z całej okazałości. To była nieznana broń, żelazny piorun, gigantyczny posłaniec śmierci, który zredukował do popiołów całą rasę Wisznów i Andaków. Trupy były tak spalone, że aż nierozpoznawalne. Włosy i paznokcie wypadły, ceramika wybuchła bez widocznej przyczyny, a ptaki stały się białe. Po kilku godzinach wszystkie produkty spożywcze zostały zainfekowane. Aby uciec przed tym ogniem, żołnierze rzucili się w strumienie wodne, by umyć siebie i swój sprzęt. Drugi fragment jest następujący. Gęste strzały ognia, niczym wielki prysznic, wydane po stworzeniu, obejmujące wroga. Gęsty mrok szybko osiadł na gospodarzach Pandawa. Wszystkie punkty kompasu zginęły w ciemności. Wiał silny wiatr. Chmury ryczały do góry. Natryskiwały kurz i żwir. Ptaki zaskrzeczały szaleńczo. Same elementy wydawały się zaniepokojone. Słońce zdawało się falować w niebiosach. Ziemia się zatrzęsła. Spalona przez straszliwie gwałtowne gorąco tej broni, słonie wybuchały płomieniem i biegały tam i z powrotem w szale. Na rozległym obszarze inne zwierzęta padły na ziemię i zmarły. Ze wszystkich punktów kompasu strzały ognia padały nieustannie i gwałtownie. Zastanówmy się przez chwilę, czy w ogóle kiedykolwiek naukowcy odkryli ślady prowadzenia ewentualnych wojen nuklearnych w dawnych czasach, dlatego że te opisy, które teraz przytoczyłem, one idealnie wręcz pasują do tego typu starć. Otóż dowody znaleziono w 1992 roku, gdy badacze natknęli się na warstwę radioaktywnego popiołu o powierzchni około 8 km2 w Rajasthanie, 16 km na zachód od miasta Jodhpuru. Promieniowanie było rzekomo tak intensywne, że dziś nadal zanieczyszcza ten teren i warto zauważyć, że sztuka hinduska sprzed tysięcy lat charakteryzuje się obecnością różnych latających machin, których no, nie mogli przecież wynaleźć miejscowa ludność, tubylcy z oczywistych względów. Starożytne znaleziska archeologiczne w Harappa i Mohenjo-Daro są traktowane jako kolejny ważny dowód. Tam eksperci odkryli szkielety ludzkie rozproszone po całym terenie, niemal tak, jakby nagle zdarzyło się coś okropnego, wyjątkowo niszczycielskie wydarzenie niszczące całe miasta wraz z mieszkańcami. Podejrzewa się, że kilka tysięcy lat temu użyto broni atomowej. Jeżeli bomba atomowa naprawdę wybuchła w przeszłości, czy pozostawiła po sobie krater? Niezależni badacze twierdzą, że tak i wskazują na krater o średnicy 2154 metrów położony 400 km od Bombaju. Dzisiaj trudno stwierdzić, jaki rodzaj broni faktycznie wykorzystano, no bo w zasadzie nie wiemy, jeżeli obcy prowadzili wojny, to nie wiemy dokładnie, jakich broni używali, ponieważ te opisy starożytnych są zbyt mało konkretne, nie nawiązują do jakiegoś konkretnego typu broni. One najczęściej opisują skutki, jakie te niszczycielskie bronie wyrządzają. Nie ulega wątpliwości, że konsekwencje były tragiczne, o czym przekonują starożytne teksty i znaleziska naukowe. Co ciekawe,
Czas utworzenia tego krateru, o którym mówiłem, według ekspertów wynosi od 12 tysięcy do 50 tysięcy lat temu. Więc wydaje się, że wojny oraz powstanie zaawansowanej cywilizacji na terenie Indii, która była zdolna stworzyć tą świątynię, o której dzisiaj mówiłem, o świątyni Kailasa, właśnie jest przykładem prehistorycznych zabudowań, które niegdyś tworzyły nieznane nam cywilizacje. I wymowną wzmianką o sile rażenia broni jest fragment Mahabharaty, który za chwilkę przytoczę. Otóż według tego fragmentu to była broń tak potężna, że może zniszczyć ziemię w jednej chwili. Potężny, szybujący dźwięk w dymie i płomieniach, a na nich siedzi śmierć. Jest to naprawdę mrożące w krew, w żyłach wspomnienie pisarza tutaj. Natomiast, jak już mówiłem, historia cywilizacji na Ziemi nie sięga kilkuset czy kilku tysięcy lat, ale sięga znacznie głębiej w prehistorię, o której w sumie mało wiemy, dlatego że naukowcy tak bardzo się tym okresem po pierwsze nie interesują, a po drugie nie mamy wystarczających źródeł, aby tak dawne czasy jakoś analizować w sposób racjonalny i wiarygodny. Więc jak już mówiłem, na dzisiaj to już wszystko i w kolejnej audycji opowiem Wam o świątyniach, pozostałych świątyniach indyjskich, które również są ciekawe, o których również chciałbym Wam powiedzieć. Także ja już dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji. Do usłyszenia.